Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Worlds! I mówiliście, że mam w plecaku te przedmioty i rzeczywiście to jest. Także tu mam rapiera i mam trun... pałkę po prostu. Ja będę sobie z rapierem chodził. Hsio. Dobra, chyba nie mogę nic z tym zrobić ciekawego, ale słuchajcie, jej, kolejnego sobie kwiatka odkryłem. Ale nie o to chodzi. Znalazłem. Dowiedziałem się, że są dwie... dwa sposoby, żeby sobie zrobić nieograniczoną ilość pieniędzy. Ja tego nie będę używał, ale w skrócie chodzi o to, że gdy zdobędziemy taką skrzynkę, gdy zdobędziemy skrzynkę z pieniędzmi, gdzie właśnie możemy znaleźć te przedmioty i tak dalej, to możemy ją cały czas rozwalać i cały czas będą z niej pieniądze wypadały i to będę chciał dzisiaj sprawdzić. Wow, co to jest? Pani Misiu! Ja mam zarąbistego mić. Wow, czy oni mnie gonią? Ty, no biją mnie. Jakie dzikusy, patrzcie. Dobra, wezmę sobie jakiegoś takiego, może innego misia. Mówiliście mi, żebym znalazł takie inne fajne biomy i właśnie będę ich dzisiaj szukał, bo naprawdę można podobno tam zarąbiste rzeczy znaleźć. Tak, rozwalam ten domek, nie powinienem tego robić. Ja nie pamiętam, czy w tej grze myszki używałem, czy nie. I teraz tak jakoś zacząłem grać z myszkiem sobie. Dobra, nie mam niestety... O, kto to jest? Jakiś podejrzany pan, pogadam z nim. Kim ty jesteś? Okej. Spoko, czyli byłeś w sumie nikim. O, tutaj mamy jakieś złoczyńce. I mamy świnie! Panie złoczyńco! No... I mówiliście mi, żebym znalazł tropikalny biom, coś takiego. I tam właśnie są też fajne przedmioty, fajne pojazdy, także to będę chciał dzisiaj zrobić. Niestety tu chyba nic więcej nie ma, dlatego będziemy musieli... Ja bym się z chęcią wybrał tam, tylko... Chociaż wiecie co? Wiecie co, pójdę tam, tylko muszę sobie znaleźć konika. Może wtedy będzie szybciej. Wiadomo, na miotle by było najlepiej, ale... No niestety nie mam miotu, ale zobaczcie jaki kurde mag rycerz, wszystko naraz. Dobra, lecimy tam, mam nadzieję, że konik się nie utopi. Dobra, koniku! Bierzę w ciebie, o! Myślałem, że będę mógł nie, mogę skakać, ej, to jest zarąbiste. No. Nie mogę jednak skakać. W sumie nie wiem, czy mogę skakać, czy nie. Cały czas naciskam spację i co jakiś czas to wychodzi. Tutaj jeszcze mnie nie było, o, tam są jakieś... Ty, tam jest samochód, tu są ludzie! Idziemy z nimi porozmawiać, oczywiście będziemy mieli przyjazne zamiary, nie chcemy nikogo tu atakować. Dzień dobry! O, tam ktoś jest. Wow, tu jest jakiś kanion? Czekajcie, bo kamera trochę wariuje. Ty, tam jest może jaskinia jakaś. Za chwilę tam wejdę, tylko najpierw się z tym panem. Siema! Siema! No, co on chce ode mnie? No właśnie, już nic nie chcę, bo go zabiłem, bo jestem złym człowiekiem. O, tutaj mamy przepiękny domek, w którym możemy się chyba schować. O, tu jest, wow, tu jest trochę postaci. Tak jakby próbowali tu zrobić jakąś wioskę albo coś w tym stylu. Znowu, i znowu ty masz ze mną problem, kolego. Dobra, to jest wyspa chyba, niestety. Ale za chwilę zobaczymy co jest. Nie tutaj. Mogę wejść tu? Nic mi się nie stanie. Dobra, idziemy. Super dungeon, naprawdę super. Nie no, szkoda, że nie ma tutaj dungeonów, wiecie, tak jak na przykład w Trove są. Też taka gierka ostatnio dosyć popularna się stała, bo chyba wyszła z bety czy coś takiego. Jeżeli chcecie, macie tam ze 3 albo 4 odcinki u mnie na kanale. Wow, tu jakiś klocek wisi w powietrzu. Co to jest? Okej, tego jeszcze nie mam. Ale mogę to rozwalić. Dobra. I tutaj też mamy coś dziwnego. Proszę mi to dać. Dziękuję. I tu mamy świnie. No po co mi świnia? Tutaj mamy jakieś inne dziwne rzeczy. Ale spoko, odkrywam przedmioty, których jeszcze nie odkrywałem. O, dzień dobry. Chodź, pobawimy się. O, niedźwiedź chyba mnie zaatakuje, wiecie? Tak mi się wydaje. Tak? Atakujesz mnie? Nie, ten niedźwiedź wie, że ze mną się nie zadziera. Kolejny przedmiot. O, nie, to nie o te skrzynki mi chodzi, tylko o takie większe. A pokażę właśnie, jeżeli się uda, to pokażę wam ten sposób na... O! No, nie, to nie jest ta skrzynka, szkoda. Kurde. Dobra, zebrałem, mam sobie dwie skrzynki.
i nic więcej, także myślałem, że to będzie ta gigantyczna skrzynka z prezentami. Właśnie, może sobie jakąś postać kupię zaraz. Nie, ja bym chciał gotowe postacie. O nie! Jezu, ale to wygląda dziwnie. Dobra, postać, characters. Mogę sobie kupić na przykład zombie nie chcę. Kowboja. I jestem kowbojem, siemano. Tylko że kowboj nic niestety nie potrafi zrobić. Ale spoko, do kowboja bardziej pasuje, żeby... Wow, nie wiem co się dzieje. Do kowboja wydaje mi się, że bardziej pasuje. Ty, ja mogę sobie zrespić miotłę, ale jestem debilem. Czemu mi o tym nie napisaliście? Flotar, może sobie zrespić miotłę. Do kowboja bardziej pasuje, żeby jechał na... właśnie tej rzeczy. Czyli na czym, Flotar? Myśl. Czyli na... Kurde, niedźwiedziu, ja pierdzielę. Nie wiem, co się stało z moją głową. Nie mam pojęcia, ale zobaczcie, od razu szybciej się podróżuje. Wow! O kurde. Ty, co to jest? Dobra, mogę zeskoczyć? I odkryłem nowy przedmiot! Yeah, ponton, łódka, nieważne! Ale odkryte jest! Ty, mogę sobie... Ale to zapierdziela! Dobra, ja bym chciał jednak na moją miotłę wskoczyć, wiecie? Wydaje mi się, że... Halo, miotło! O! Bez problemu się udało. No i teraz leć. A, to się tak rozpędza chyba. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Podobno jest system dnia i nocy. Chyba został dodany w jakimś innym... Znaczy, w jakimś update'cie. O, tam ktoś był. O nie! Się zbugowałem troszkę. No, właśnie to jest niefajna rzecz, że można się w łatwy sposób zbugować. Ty, tam jeszcze chyba nie byłem. Co to za przedmioty? Znaczy, co to za biomy? Bo one nie są przecież przedmiotami. Dobra, i zobaczymy, tutaj mamy jakieś pana... Wow. Tak, o, widzicie, o tym mówiłem, że konie na chmurach są. Serio, konie na chmurach, kto to widział? Dobra. Lądujemy, nie. Jakieś normalne lądowanie chciałbym. O, tam ktoś jest, tu mamy konika. Hops. Czy ja mam ciebie odblokowanego? O, króla mam! Jestem królem! Od razu kupuję króla. Ja, siema. Jesteśmy braćmi bliźniakami. Pyk, namiotłe i lecimy na ten... Gdzie był ten dziwny biom? Tam jest drugi król. Dziwne, że tyle królów jest. Okej, tam chyba, tak? Tam mnie jeszcze nie było. Szukam samolotu, szukam smoka, szukam takich rzeczy właśnie. Wow, Desert Maza. Nowy biom, także ja będę chyba go zwiedzał. A co to jest? Co to jest za miejsce? Czy ja mogę tu wejść? Przepraszam bardzo. Czy nie mogę jednak? Widzę, że tam tak jakby były... O, kaktus to jest? Chyba to jest kaktus. Czy mogę się mylić? Zobaczymy. Wejdziemy sobie. Aha. Tam nie ma nic w środku. Widzicie? Są dziwnie klocki położone, ale tam chyba nic nie ma. Ale jest masa rzeczy do zobaczenia. Uhu, mam nadzieję, że się nie rozwala. A nie, bo to jest Lego po prostu. Dobra, zapomniałem o tym. Sorry. Ale mamy szkieleta. Król wygra ze szkieletami. Co ty sobie myślisz? Tylko ja mogę... Ło, co to jest? Ty. Co to są za jakieś... dziwne... Okej. Nie wiem, co to jest. What? Nie, no przepraszam, chodź do mnie. Co to jest? Jakiś dziwny stwór. Chodź, ja chcę na tobie pojeździć, ale tak jakby miał lagi, mało klatek animacji ma ten pan. Ale spoko, zobaczcie, to zbiera jeszcze pieniądze, no kurde, najlepsza rzecz na świecie chyba. O. Wow, i to mogę tym skakać też, to też jest fajne. Siema. No nie, ja nie chciałem. Jestem królem, musicie się mnie słuchać. Czy ja z tym panem już rozmawiałem? Siema. Zobaczcie, jakie są błędy, widzicie? Widać koniec świata. Znaczy koniec.
Że tam, o, wow, tam jest lawa na dole. Ty, właśnie nie pomyślałem o tym. Słuchajcie, jeżeli ktoś grał w tą grę, to, to tam jest tak jak w Minecrafcie, że na dole będą jakieś fajne przedmioty, czy ja się po prostu mylę i nic tam nie będzie. Ej, no chodź, chodź, dobra, już wszystko będzie spoko, wiesz? Nie wiem, czy shiftem, nie, shiftem nie mogę na nim biegać, ale mam takiego, nie wiem jak go nazwać, możecie napisać jakąś fajną nazwę, jak będziemy nazywali tego pana, siema. A szkielety nawet mnie nie atakują, zobaczcie, bo wziąłem sobie króla i od razu szkielety wiedzą, o, Flotar to jest król jednak, to jest dobry gościu, nie będziemy go atakowali. Szukam tej skrzynki ze skarbem, bo chciałem wam pokazać właśnie, czy działa, znaczy chciałem sprawdzić też, czy działa ten motyw na nieskończone pieniądze, ten biom chyba będziemy musieli szybko przejść, bo tu nic, wow, nie ma, są koniki jakieś i inne dziwne rzeczy. Fajnie, że podświetla gra to, czego jeszcze nie mamy. To mi się. To mi się naprawdę podoba. A tutaj mamy, no właśnie, to. Siema. O! Kolejny ogniak. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie, bo w wulkanie powinno coś być. Albo obok wulkanu jakiś, nie wiem, smok, cokolwiek. Wtedy maga ognia chyba. Chyba maga ognia był koło wulkanu, z tego co pamiętam. Nie! No i super. A, żyjesz ze mną. O kurde, tam jakie dziwne tereny są. Dobra, idę tam. Idę tam zobaczyć, co będzie. Tup, 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 tup. O, mamy magów ognia, widzicie? Nad magów ognia, czyli to jest po prostu mag chyba, to nie jest mag ognia. Aha. Tam też nie da wejść. Dobra, spokojnie, uda mi się. Smoka mam! Jest smok! Ludzie, mam smoka. Cichutko. Smok, chodź tu. Walcz ze mną. Chodź smoku ze mną. Yeah! Mam smoka. Ale smokiem sobie polatamy w następnym odcinku, także zostawiamy łapkę w górę, komentujemy odcinek i rejestrujemy się z Rifflinka i zobaczymy, jak to będzie w kolejnym materiale. Smoka mamy, także zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.